Robimy zlocik JDM. Ktoś odszedł z party, więc będzie dzwonił się zlocik, można dołączać. Ja sobie zmienię furkę i będziemy jeździć wyścigi, zarabiać kasę. Takie rzeczy. Najpierw robimy zlocik. O ty, ja bym tego, ale tego ostatnio miałem, no nie pasuje. Nie pasuje, on mi się tak podoba ten Skyline, to jest coś nieprawdopodobnego. To jest też JDM, jest dobrze, no, wszystko się zgadza. Zwolniło się miejsce w tym, więc możecie wbijać. To będzie mój JDM z Undergrounda. To ja mam mało samochodów, ja naprawdę nie mam w czym wybierać. I wiecie co? Musimy sobie znaleźć jakąś taką nową miejscówkę. Tu jest masa miejsc, gdzie można się spotkać tak naprawdę. Japońskie, ale no nie po offroadzie, Lucek, coś tu oszalał. Jadę gdzieś poszukać miejscówy dla nas, jakiejś fajnej. What's up wszystkim, siemaneczko, siemaneczko, witam was. Patrz, ale teraz będzie. Chodźmy tutaj gdzieś zobaczyć. Fajnie to wygląda, ja pierdziele. Zajebiście i te brzmi... Co jest? Ktoś Volvo wziął? Przecież to nie jest japoński. Ej, McLaren, nie, ja ich zaraz wywalam z to. Zaraz się nowe sloty zwolnią. Jak? Powiem wam, że zarobić na furę jest ciężko. Naprawdę, ja w sumie sam ledwo co mam jakąkolwiek furkę japońską. Japońskie fury tylko, McLaren nie jest japoński. O, tutaj mamy Japońca prawdziwego, nie? Mamy stację benzynową. Tu jest jakaś miejscowa dla nas? Taki parking albo coś takiego? Coś jest, zobacz! I tu mamy takie malowanko, pyk, taki ten, będzie fajna fota, zobacz. Tej furki, którą ja mam teraz, nie mogę sam tunigować. Ona jest taka, wiesz, pretunigowana, nie można w niej nic zmieniać, nie? To jest taki, jak to się nazywa, jak to było? Heroes, NFS Heroes, czy coś takiego, nie? Need backup, no problem. Party up? Proszę bardzo. Nie spychajcie. Jest NSX. Stara NSX. Równiutko się ustawiamy. Najlepiej jakby każdy swój slot zajął, nie? Bo tutaj tak te sloty są bardzo szerokie. I tak nie po europejsku trochę. Podjeżdżasz pod Biedronkę, to wiesz, lusterko w lusterko. A tutaj możesz jeszcze spokojnie drugi samochód postawić. I to nie byle jaki, nie? Dobra. Wow. I tutaj można robić takie prawdziwe zloty tuningowe, nie? Bo naprawdę wygląda to niesamowicie. Ale wiecie co? Ja tu was wszystkich nie mogę złapać tym aparatem, bo mam jakieś tam granice, nie? Nie ma tak, że jak dronem w Fordzie możesz sobie latać wszędzie. Dobra, to zaczynamy od początku. Tutaj jest The Phantom V13. Jakie felgi ma? Patrz, jeszcze go glebnął, ja pierdzielę, patrz na to. Jeszcze go glebnął. Zajebiście to wygląda. Fajne felgi. Taki ciekawy ten tunik jest, nie? Marchewy są. Są. I to jest świetne w tym multiplayerze, że one są też zsynchronizowane, nie? Więc każdy jak sobie tam ustawi inne marchewy, to widać. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy Honda NSX. Też przerobiono. Zobacz, jakie w ogóle przednie światła ma. To są światła, są jakieś LEDy, nie? Ekstra. I to jest Rafaek chyba, tak? Rafaek. I co on ma tu zrobione? Patrz. Tak jakby z przodu miał szerzej, a z tyłu wężej, nie? Jakoś tak. Robi marchewy? Są marchewy, proszę bardzo. Dobrze to wygląda. Zajebiście, nie? To wszystko jest ładnie zsynchronizowane w tej grze, naprawdę. Ten dym, nie? To wszystko, kurde, jest show. Dobra, mamy Skyline'a w końcu. Patrz, jakie malowanie ma. Mi się zajebiście podobają te takie chromowane naklejki, no. Boskie to jest, naprawdę. Takie chromowane naklejeczki ma. Fajnie wygląda, podoba mi się. Taki, ach, zajebisty jest ten Skyline. Felga odpowiednio dobrana, to jest nawet chyba podobna do wersji Nismo, bo to jest Nismo. Dobra, nieważne. Zajebiste. No, szkoda, że ta gra nie jest multiplatformowa, zgadzam się z wami. Fajnie by było, jakby można, ale wiecie co, no zobaczcie, no ja tylko chwilę tutaj poczekałem na zaproszenia, już jest pełny skład, nie, więc... Dziękuję za donacik.
Jak tam kwarantanna? Dzięki, Wiktor. A w porządku chyba. To znaczy, no, nie można mówić, że kwarantanna to jest w porządku sprawa, tylko wiesz, o co chodzi, no. Czekaj, efekty. Weźmiemy sobie tutaj. Zaraz jeszcze pójdę do następnych ziomeczków. O, i teraz będzie to fajnie widać. Teraz możemy od razu foty robić. O kurde, ale foty będą zajebiste, człowieku. Tutaj można tak, wiesz, szybko sobie cyk, cyk i one od razu ci się wrzucają do folderu, nie? Z grom. Tutaj jest moja rakieta, ale no, moja nie moja, to jest właściwie taki samochód, który się zdobywa w grze, więc on nie jest w żaden sposób niesamowity, unikalny, nie? Gdybyś sam go zrobił, tak. Każdemu chyba w sumie mogę zrobić zdjęcie. Poczekaj, zaczniemy. A gdzie jest ten Nissanik fajny? Wywaliło go, czy co? NSX ze spalonym kapciem, proszę bardzo. Każdemu foty robię. Jest nas mało, to wiesz. Patrz! Ole skrzywił koło. Nie dym teraz! Próbuję mu fotę zrobić. Zajebiste to jest. Dobra. Tu mamy Mazda MX-5 od Polska, okej. Wropolska chyba. Blackout cały. Robimy foty. Ja jestem fotografem. Niby nie jest multiplatformowy, ale jednak PC jest najwięcej graczy. Mówi, że najwięcej graczy jest na PC. Marquis, spoko. Bardzo mi się podoba ten samochód. Jest po prostu przepiękny. Patrzcie, jak te foty. Wiecie, jak te foty wyjdą? Będziecie sikać, naprawdę. Ja to na Facebooku udostępnię później. To będzie po prostu kosmos, nie? I tutaj mamy Igor chyba. Zgadza się? Na 4? Jak on to robi, że on na 4 kapcie pali w miejscu? Co to jest? A tak było w NFS-ach, nie? Proszę bardzo, taka pokazóweczka. No moim zdaniem chyba, jak dla mnie, najlepszy samochód zlotowy to jest ten właśnie. Świetnie to wygląda. Tu mamy 240 SX albo 180 SX. Tu chyba jest 180, nie? SX, bo tu chyba mamy wersję Japanese. I tu mamy od Vexor 54. Proszę bardzo. Jest spalony kapeć? Jest. Jest fotka? Jest. Proszę bardzo. Elegancko to wygląda. Wjechał mi w kamerę, kurde. Szybki Alex ma Mazda RX-7. Też zajebista. O Jezu, jaka madzia piękna. Będziemy się tym ścigać zaraz. Zarabiać hajsy, bo ja muszę sobie pozdobywać hajsy, żeby wiesz. Jak to... Patrz, jak to jest w ogóle... Jak to nisko siedzi. Ja pierdzielę. Dobra, i tu mamy Subaru. Już nie mogę tutaj dojechać kamerą. Subaru offroadowe, zdaje się. Proszę bardzo. Obniżon? Co? Tak mocno może się obniżyć na hydraulice? Wow! Czy na pneumatyce? W sumie nie wiem. Pneumatyce chyba, nie hydraulice. No i pięknie. Piękna sprawa, ale znocik. Policja się nami nie interesuje. Musimy jeszcze taki nocny, w nocnym stylu zrobić, nie? Tylko ja nie mam kasy, ja nie mam kasy na samochody, nie mam samochodów fajnych. Mam tylko te takie, co się zdobywa w grze i parę innych i to właściwie tyle, nie? Ty, tutaj policja nas ściga. Ktoś policję wkurzył. Uciekamy stąd. Uciekamy, chodź, jedziemy na jakiś wyścig. Uciekamy, bo nas tu policja zaczęła gonić. Ej, ale postarajcie się wziąć na następny wyścig samochody JDM, okej? Okay? Ja tutaj mam... Ten samochód w ogóle nie nadaje się do wyścigu. On jest bardziej pod drifty, ten co ja mam tutaj. Ale pojedźmy sobie, co nam szkodzi? Może akurat nam się uda wygrać. Albo rozegrać jakoś fajnie. Jedziemy. Od nas pewnie wszyscy wzięli dobre auta. Porobione mają na pewno. Ja tu mam tego takiego Nissanka. Nawet chyba z niego części powyciągałem. Zdaje się. W nocy zaraz się pościgamy. Potem zmienimy ekipę, zrobimy nowy zlocik. Co wy na to? Czy gram w Robloxa? Nie. Nie gram. Nie grałem jeszcze ani razu. Patrzcie, mnie już dublują tutaj. Mają takie kozackie fury.
No, ta furka jest słaba, nie porobiłem jej. Mogłem ją porobić w sumie na zlocik. Następnym razem tak zrobimy, tylko teraz trzeba zdobyć trochę kasy, trochę pojeździć wyścigów. Polecam tobie na drift, Laser Evolution. Ja już wszystkie zrobiłem, te drifty, już nie będę się driftami zajmował. Czy jak to się gazowało? Chyba tak. Zajebiste to jest. Ło, policja, ty! Uderzyli we mnie, nielegalny zlot, zobacz. Uciekamy, uciekamy stąd. Policja zaczęła nas gonić, bo zrobiliśmy nielegalny zlot. O co chodzi? Ty, to co będzie w nocy? W nocy to już nam w ogóle nie ten... Nie dadzą... zrobić zlotu. Tutaj to jest jeszcze jako tako, nie? Ale co później będzie? Cały czas tylko te foty robię. Uciekamy, uciekamy z miasta, człowieku. O, ale ten Nissan w ogóle nie jedzie. Daj spokój. Patrzcie, w ogóle zwróciliście uwagę, jakie ten Nissan ma głośniki z tyłu? Tak jak w tym. Tak jak w Undergroundzie, też tam mogliśmy takie zajebiste audio sobie porobić. Ło ty! Dobra, chłopaki, musimy sobie chyba pozarabiać hajsy na ten, na nowe fury, co wy na to? To ja proponuję wziąć jakieś super fury i jedziemy wyścigi. Tą popsutą szybą mam jeździć. Czekaj, trzeba naprawić. No tu mamy coś za 55 tysięcy. Tu mamy 40. Zawody driftowe. Lepiej nie, lepiej nie. Dobra, tu mamy za 55 tysięcy, jest blisko. Pojedźmy sobie to. Kurde, zablokowali, nie mam jak wyjechać. Ale zmieniamy już furki, bierzemy jakieś takie normalne fury wyścigowe i tyle, nie? Lucek, mogę dojść? Pewnie, dochodź stary, ile chcesz, jasne. Pozwalam ci, wolna Amerykanka, jak? Pytacie się nawet mnie, czy możecie dojść? Ludzie. Dochodź ile chcesz. Stary, takie rzeczy się mnie nie pytaj. Dobra. Audice mają taką... Joko poszerzona, zobacz. Pagani. Ojej, ja furę nie zmieniłem. Ja się zagadałem, zapatrzyłem na czat. A teraz będę jechał tym dziadem. No pięknie, pięknie. Bardzo fajnie, zajebiście. A tam była jeszcze taka opcja, jak dołączali, nie? Żeby zmienić samochód. Dobrze, że jakiekolwiek części powkładałem. Dobra, trudno. Trudno, trudno, damy radę. Jeszcze zawieszenie driftowe. Opony driftowe. Ty, ale to my się tylko tutaj ścigamy. W 8 osób jedziemy. Dawaj, pakuj nitro, człowieku, coś ty zrobił. Ciekawe, ile kasy dostanę, jak będę na ostatnim miejscu, nie? Bo jak jedziemy, to mamy plus 40% dla wszystkich. Więc jak dasz radę. Czemu nie zmieniłem fury? Ej! Wiecie co, w tej grze da się zrobić prawie każdą furę na takiego koksa super szybkiego. Z tym, że no wiadomo, te takie egzotyczne fury są już najszybsze, nie? Ale możesz się normalnie ścigać z samochodami, o takimi super autami, nie? Jak dobrze jeździsz, to je ograsz. To było zawsze fajne w NFS-ie, nie? Że z jakiegokolwiek buraka możesz zrobić sobie kozaka. Dzięki za donatik! Szkoda, że w Fordzie nie ma możliwości dawania. No, to by było spoko, myślę. Ja wiem, czy w Fordzie aż tak bardzo nitro jest potrzebne? Mnie się podoba, że te samochody tak tutaj pierdzą, że te pierdy można tak, wiesz, pozmieniać, nie? To jest ekstra. Za dużo mocy w Golfie nie skręca. Jest strasznie podsterowny. Jak taki ty, nic nie widzę. Jak taki ostrzejszy zakręt, to jest kiepsko. Ale takie gładkie to spoko. Na pewno jest bardzo przyczepny. Teraz. O, tu na przykład nie wiem, czy wyrobię. Ledwo, ty.
No, aerodynamika tutaj kuleje w tym Golfie, no nie ma się co dziwić. Dobra, nitro mi się załadowało. Jakie przyspieszenie on ma, ty! O co chodzi? Ale przejechałbym się takim Golfem. Wiesz, to... śmierć w oczach, nie? Ale pojechałbym. Ty, doganiam Pagani chyba. Jeszcze mam za mało tych części unikalnych odblokowanych. O ty! Nie wyrobiłem tu. Kurde. Nie no, zdobędę tutaj czwartą pozycję, myślę, że lekko. To jest i tak dobrze. To już koniec wyścigu. Okej. Okay. O, mogłem się bardziej postarać. Ale poszedł, ty! Poszedł nieźle, nie? To ma jakiś tuning? Nie, to jest całkowicie fabryczny Golf. Całkowicie fabryczny. Nic tu z nim nie robiłem. No, dobry jest, nie? Niszczysz miasto. Co to, co tu za dwie Audice takie same, zobacz. O co chodzi? La Ferrari? Nie, FXXK chyba. Kurde, porobione mają te fury. 1 400 000 mam. Ile dostałem tu kasy w ogóle? Co on tu porobi? Patrz, jakie to Ferrari porobione jest, o co chodzi? Robię foty. Zajebiście to wygląda, nie? Fabryczny jedzie max 230, a ten jedzie prawie 4 paki, więc no,